witam ekipę Weekend, czyli zapowiedzi tradycyjnie, chociaż tym razem podejrzewam się zdziwicie. Może nie tyle zdziwicie, no bo znacie już moje podejście do wielu rzeczy. Część z tych walk, które są zapowiadane jako wielkie, jako coś, co powinno nas wszystkich kibiców ekscytować podczas tego weekendu, to nie są w ogóle walki, o których normalnie człowiek powinien wspominać, no bo jeśli w większości z pojedynków rywale są no, poniżej pewnego poziomu i bookmacherzy nie mają żadnej wątpliwości, kto wygra, tam jest 7, 8, 10 do 1 w pojedynkach. Ja nie mówię o pojedynkach na jakichś undercardach, tylko mówię o pojedynkach, głównych pojedynkach wieczoru, no to wiadomo, że te walki są robione dlatego, że trzeba jakoś zapchać tą dziurę programową. O tym za chwilę, na razie krótkie zdanie, krótka opinia niezwiązana z tym, o czym będę mówił, czyli o tych walkach. Wrócę do gali Hogan kontra Munguja. Pamiętacie, wszyscy, tam była kontrowersja, dla mnie nie było żadnej kontrowersji, wygrał tą walkę. Dla mnie Hogan został oszukany przez sędziów w Meksyku, no bo wiadomo, Munguja to przyszła gwiazda Golden Boy Promotions, trzeba go podpierać, no ale wychodzą nowe szczegóły tego pojedynku, do tego stopnia bulwersujące, że organizacja sankcjonująca ten pojedynek, czyli WBO, postanowiła przerobić jeszcze raz te rundy, czyli niejako punktować te rundy od początku i zobaczyć, czy wynik był uczciwy, czy nie. Jeżeli oni są uczciwi, to w 100% dojdą do wniosku, że wynik uczciwy nie był. Tutaj rewanż się należy automatycznie Hoganowi. Dla mnie wydaje mi się, że będzie zarządzony. Natomiast rzeczy bardziej dramatyczne, jeśli chodzi o tą walkę, i używam tego słowa specjalnie, to jest sam fakt, że tam były mocne naciski na sędziów punktowych przedstawiciela WBO podczas ogłaszania wyniku tej walki. Do tego jeszcze okazało się, że nie było żadnych testów antydopingowych. Miały być. Ekipa Hogana miała to samo wrażenie, co ekipa Adamka, a mianowicie czekali na testy antydopingowe, i nie było tych testów. Przyszedł pan Szczekiem, mówi do widzenia. To takie rzeczy nie mogą się zdarzyć. Ja tutaj nie będę zaprzeczał samemu sobie, bo powiedziałem wcześniej, że dopóki kogoś nie złapano, to ja go nie będę oskarżał. Natomiast Munguja nigdy na niczym nigdy nie wpadł. Natomiast no, takie rzeczy na pewno boksowi nie pomagają. I ta sytuacja, która się zdarzyła w Monterrey, kolejna plama dla boksu. Tutaj sobie karteczkę przesuwam. Zacznę chronologicznie od walki Norberta Dąbrowskiego z Salanowem. Tutaj no Salanow to wiadomo, no to naprawdę pięściarz, co do którego ma się jakieś mistrzowskie aspiracje. Trenował długo w Detroit, trenował naprawdę z dobrymi trenerami. Jest typowany na, jeśli nie przyszłego mistrza świata, no to kogoś, kto może tam zamieszać w kategorii półciężkiej. Moim zdaniem akurat nie zamiesza, ale w każdym razie jest pięściarzem bardzo wysoko ocenionym. Wiadomo było, że kiedy wróci do Czeczenii, kiedy usiądzie na trybunach Ruslan Kadyrow, no to wiadomo było, że ten wynik może być tylko jeden. Ja nie mówię w tym momencie, że Norberta oszukano, tylko no po prostu no, nie powiem, że jechał na z góry straconej, będąc na z góry straconej pozycji. Natomiast no, no tutaj musiałby się, nie wiem, zawalczyć walkę życia, wygrać na tamtym terenie, to jest po prostu, no nie wiem, trzeba gościa znokautować, chociaż niekoniecznie, bo jak pokazują przykłady w Groźnym, można gościa znokautować, a później znajdują ci w twoich testach, które przedtem były czyste, znajdują niedozwolone środki dopingujące, więc nawet w Czeczeniu można wygrać przez knockout i przegrać. Były takie przypadki. Natomiast no tutaj Norbert, wiadomo, jak zawsze twardy facet. Moi koledzy bookmacherzy z Los Angeles zastanawiali się, czy kto będzie pierwszym, który go położy. Od dłuższego czasu okazało się, że zrobił to Salamo, wygrał oczywiście zasłużenie, 2 knockdowny w 9 rundzie. Oglądałem dzięki telewizji mecz, ten pojedynek. Norbert to Norbert, wszyscy wiemy, chłopak z jajami, chłopak z charakterem, nigdy nie pęka. Natomiast no tutaj decyzja sędziego absolutnie słuszna, dlatego że po tym drugim knockdownie widać było, że już no Norbert nie ma nóg. On już po prostu miał problemy, żeby zatrzymać pozycję horyzontalną. Znaczy, pozycji horyzontalnej to akurat nie miał problemu zatrzymać, ale no, po prostu no już te
To już nie był ten Norbert z tych pierwszych 4-5 rund. Siódmą rundę miał całkowicie przyzwoitą. Ten pojedynek był o tytuł mistrza świata międzynarodowy. Jak wspomniałem, Norbert próbuje co może. Dla mnie zdziwienie było wtedy, zdziwienie, kiedy pierwszy raz mówiłem o tej walce, zdziwienie było również później, że Norbert został zapowiedziany jako międzynarodowy mistrz Polski, mimo że tym międzynarodowym mistrzem Polski, jak wiemy, nie jest. Ale pokazał się z dobrej strony, szkoda porażki. No, ilu z nas, tak uczciwie mówiąc, liczyło, że Norbert to wygra? Oczywiście jego team, on sam na pewno liczył, natomiast no, umiejętności, sposób przygotowań, wszystko było po stronie zawodnika z Czeczenii, no i tą walkę wygrał. Natomiast teraz parę rzeczy na temat tego, co się będzie dopiero działo, bo to co się działo w Groźnym, to mamy już za sobą. Ale powiem tak. No nie wiem, dla mnie niektóre z tych walk są kompromitujące. No naprawdę, ja powiem tak, zacznę od Gali Eddie Herna, który ma rzeczywiście bóle głowy, bo oprócz Jarela Millera i szukania zastępcy, no chyba, że ta próbka na początku przyszłego tygodnia pokaże nam co innego, jeśli chodzi o Big Baby, natomiast wszyscy w to wątpią. Eddie Hearn oprócz tego problemu ma problem wycofania się z Gali w Las Vegas. Lemieux, który miał walczyć z Ryderem, odniósł kontuzję, trzeba znaleźć ludzi. Tamta walka wcale tak się dobrze nie sprzedaje. Nawiasem mówiąc, informacja dla tych, którzy śmiali się ze mnie i mówili, no jak, no przecież miał Joshua super popularny i tak dalej, pierwszego dnia wyprzedana hala i tak dalej. Śmiałem się wtedy, śmieję się jeszcze bardziej dzisiaj. Wiedzą Państwo, ile jest wolnych biletów na walkę Joshua kontra znak zapytania? 7 tysięcy. Na chwilę obecną zostało sprzedanych nieco ponad 11 tysięcy biletów, więc ci, którzy uważają, że wiedzą lepiej, no rozumiem, że dzisiaj się specjalnie nie odezwą, kiedy podaję tą informację. Można ją zresztą sprawdzić. Te bilety można spokojnie kupić na walkę Joshua kontra znak zapytania. No teraz nie będzie łatwo. Ten temat później, na razie zapowiedzi tego co chciałem powiedzieć o tych problemach Eddie Hearna, bo rzeczywiście musi mieć problemy, skoro główną walką, którą pokazuje w Londynie, jest walka Chisora kontra Gashi. Jeżeli Państwo nie wiedzą, kim jest rywal Dereka Chisori, to Państwo są w bardzo, bardzo szerokim gronie. Coraz częściej używam tego sformułowania, ale coraz częściej tak jest, że w głównej walce wieczoru słyszymy o pięściarzu, o którym nie słyszeliśmy. No co mogę powiedzieć, co można powiedzieć o rywalu Chisori? No, poza tym, że jest 20 w Niemczech. 20. Nie 20 w rankingu światowym wagi ciężkiej, tylko 20 w Niemczech. Że jedyne jego. Przede wszystkim tak, jest sklasyfikowany na pozycji, nie wiem, 300 plus w boksereku. Które miejsce dajemy Chisorze? Pierwsza dziesiątka? Może nie. Nie dla mnie. Dla Was być może tak. Tuż za pierwszą dziesiątką Derek Chisora. Czyli mamy główną walkę wieczoru, gdzie walczy Derek Chisora kontra gość numer 300 ileś. Gość, który może się pochwalić tym, że wygrał z 44-letnim Rubinem Mino. Zapisałem sobie 280 na świecie. I to mu zupełnie wystarczyło, to zwycięstwo, żeby dostać angaż w tej gali. Państwo widzą tutaj śmiech pusty i trwogę? Bo ja widzę śmiech pusty i trwogę. To są walki, które byłyby słabe na undercarcie. Taka walka na undercarcie jest słaba. Natomiast w głównej walce wieczoru ja rozumiem, że Eddie Hearn musiał się wywiązać kontraktowo z walki, z umowy z Chisorą i dlatego tą walkę mu dał, no ale no nie róbmy jaj, no bo to jest robienie jaj z kibiców. Naprawdę, to jest moja opinia. To są kompletnie, zupełnie niepotrzebne walki, które nikomu nic nie dają, oprócz pieniędzy. No ale jak w tym momencie nastawimy się tylko na to, żeby dać jednemu czy drugiemu zarobić, to no nie wiem, no, w którym momencie to się skończy. No, jak Państwo widzą, się troszkę zabulgotałem, no ale no naprawdę. To jest kaszanka. To jest jedyne, co można powiedzieć o rywalu Chisori, to jest to, że przegrał przez dyskwalifikację ze Schwarzem, z którym będzie walczył Tyson Fury. To jest jedyny przypadek, kiedy mogę jego nazwisko wymienić
jeśli chodzi o jakieś tam połączenia z poważnym boksem, ale normalnie to poważny boks nie jest. Państwo zresztą widzą zdjęcia, w tym momencie wrzucam z dzisiejszego ważenia, nagrywam to w piątek. Co ja więcej powiem? Chisora kontra Gashi, no przecież to jest w ogóle, to jest joke, to jest absolutny joke. Kolejne z walk, które są... Aha, typy, zapomniałem, bo bym moich typów nie dawał, no nie wiem, no Chisora się pobawi z nim, pewnie go znokautuje gdzieś tak. Państwo wiedzą, że ja lubię tą siódmą, ósmą rundę, to postawię na ósmą rundę, pewnie wcześniej, ale więcej tego nie będzie. Bookmacherzy widzą tą walkę 9-8-1 dla Chisory, czyli... Znaczy Chisora wybiera, kiedy kończy tą walkę. Kolejne pojedynki, o których chciałbym coś powiedzieć i które mają dokładnie taki sam wydźwięk, bo żeby nie było, że jestem nieuczciwy i na przykład nie lubię Eddie Hearna, bo to jest nieprawda, ja lubię Eddie Hearna, fajnie miesza w boksie, natomiast no, niektóre te gale, no ręce opadają, to wiecie, no. Dani Garcia kontra, przerzuciłem się w tej chwili do Stanów Zjednoczonych, nie znaczy to, że za chwilę wrócę, ale to takie na marginesie. Podobnie jak walka Dani Garcia kontra Adrian Granados, Adriana Granadosa znam osobiście. Chłopak trenuje i wywodzi się z klubu, do którego wchodzi się najlepiej tyłem i znając tych, którzy tyłem, dlatego że ktoś ci może w plecy strzelić i znając wszystkich, którzy są w gymie. Ja zupełnie w tym momencie nie przesadzam. Byłem wielokrotnie w tym gymie. On jest w takim miejscu, gdzie, nie wiem, jak jest 100 zabójstw w ciągu, nie wiem, pół roku w Chicago, to 85 jest w promieniu 500 metrów czy kilometra, czy mili od tego klubu. Naprawdę, to jest miejsce, tam trenować, to trzeba mieć samo zaparcie konia, naprawdę. Więc bardzo lubię chłopaka, wyszedł kompletnie z niczego, nie miał kompletnie nic. Doszedł do tego, żeby mieć parę dobrych walk, natomiast no, z Dani Garcia to jest kolejna walka, kiedy Granados wyjdzie, będzie dobrze wyglądał i przegra. No tak to wygląda. Nie każdy może być mistrzem, wiecie o tym, że ja, taka jest moja opinia, natomiast no, niektóre walki są po to, żeby pokazać tego drugiego. No, w tym przypadku ten drugi, czyli ten pierwszy, to jest Dani Garcia, który tą walkę wygra moim zdaniem na punkty. Dlatego, że lubię Granadosa, stawiam na punkty tą walkę. To jest gala Premier Boxing Champions. Natomiast wrócę w tej chwili do Londynu. Tam walka, tam dwie pozostałe walki, które budzą mój tak zwany niesmak. Jedna z tych walk to jest Allen kontra Brown. Browna w ogóle to ja nie lubię i on tam w ogóle nie powinien być. Dlatego, że Brown przegrał z Sokołowskim poprzednią walkę. Wszyscy o tym wiedzą, no ale nic z tym nie można było zrobić, ponieważ Brown miał już umówioną walkę z Allenem, więc no tutaj trzeba by było przestawiać całą galę, trzeba byłoby plakaty zmieniać, bo Brown kontra Allen jest na plakacie, to też jest. No tak, ale jak jest Chisora Gashi, to dlaczego nie ma być Brown i Allen na plakacie? W sumie nie wiem, niepotrzebnie się czepią tutaj. Natomiast wracając do tego tematu, no Brown 40 lat, a gościu, który dochrapał się tej walki, wygrywając, też sobie zapisałem, no bo przecież nie mogę takich nazwisk pamiętać, wygrywając, państwu, przeczytam Państwu, wygrał tytuł WBC Silver Asian, czyli azjatycki pas WBC srebrny, pokonując w Australii gościa o rekordzie 12 zwycięstw, 22 porażki. 12-22 wystarczy, żeby zostać WBC Silver. Także jak ktoś chce zamieszkać w Australii z moich kolegów w Polsce czy Stanach Zjednoczonych i jest pięściarzem, to proszę wyjechać. Wtedy będzie można chodzić z takim pasem. Ja się śmieję, ale to wcale nie jest śmieszne. No, taki pojedynek wystarczył, żeby Brown się odbudował po tych ciężkich łomotach, które dostał ostatnio. Walczy teraz z Allenem, 47 w rankingu kontra 26, ale budzi moje zainteresowanie minusowe kompletnie. Przede wszystkim dlatego, że oszukano Polaka tutaj w tej walce, no bo tu jeśli byłby uczciwy Eddie Hearn, który to zakontraktował, powinien zrobić walkę z Sokołowski Allen, a nie Brown Allen, no bo, ale to jest boks. Słowo uczciwość tutaj, to ja chyba troszeczkę przesadziłem w tym momencie, poszedłem po bandzie. Jedziemy dalej, na tej samej gali
walczy nasz człowiek, walczy Przemek Runowski z Kelim. Mówiłem już o ten temat wcześniej. No, tutaj jest identyczna sytuacja, jak była walka, jak była w przypadku sytuacji Brown kontra Sokołowski. Brown miał już zakontraktowaną walkę z Allenem w Londynie, więc musiał wygrać. A Kelly ma zakontraktowaną walkę w Madison Square Garden 1 czerwca na gali Antonego Joshua, więc też musi wygrać. Tak wygląda ta sytuacja. Oczywiście trzymam kciuki za Przemka Runowskiego, nie dlatego, że jest moim minnikiem, tylko bardzo lubię, jak Polacy psują plany wielkich menadżerów. I oby tak było, chociaż no, bukmacherzy są potwornie brutalni. Jakby ktoś chciał postawić na Kalego, no to sytuacja wygląda tutaj dosyć prosto. Za $100 postawione na Anglika można wygrać jeden. Natomiast za $100 postawione na Przemka Runowskiego można wygrać 1600. Czyli żadnych szans. Absolutnie żadnych szans nie daje się w tej walce Przemkowi. Oby było inaczej, natomiast no, ja uważam, że tę walkę przegra przed czasem. Ale pokażę się z dobrej strony. Jak Państwo wiedzą, nie jestem super fanem Kalego. Co dalej? Przechodzimy teraz do paru rzeczy, które będą się działy tutaj w Stanach Zjednoczonych. Parę z tych walk, które również nie powinny się zupełnie odbyć, bo jest 100 do 1, czyli $100 stawiamy, jednego wygrywamy. To jest walka Teofimo Lopeza, fenomenalnego pięściarza, którego nazwisko będziemy słyszeć przez następne lata, przez wiele, wiele następnych lat. Nie mam co do tego żadnej wątpliwości. Z Edisem Tatli, nie wiem kto to jest. Jak widać, bukmacherzy też nie wiedzą, ponieważ jest 100 do 1. Czyli tak samo jak w walce Przemka Runowskiego, $100 na Lopeza przyniesie nam zysk w cudzysłowie w wykonaniu $1. Shakur Stevenson, no jestem ciekaw, jak sobie da Shakur, bo radę, no bo w ulicznych bójkach, jak widzieliśmy, daje sobie radę bardzo dobrze. Co prawda tam czuje się jeszcze lepiej, kiedy jest trzech kolegów wokół niego, natomiast ogólnie to jest pięściarz, który robi postępy, który naprawdę podciągnął się. Podobnie jak Ryan Garcia, tych dwóch zawodników przez ostatni rok naprawdę zrobiło postępy i fajnie walczy z Chrisem Diazem. Podobno ma być równa walka, niespecjalnie to widzę, porównując szybkość Stevensona do Diaza. Stevenson do tego jeszcze teraz mówi, że on bije mocniej i chyba rzeczywiście bije mocniej, nastawia się bardziej na te pojedyncze ciosy, nie na to, żeby zadać ich 10. Tutaj bukmacherzy 7 do 1, ja widzę zwycięstwo Stevensona na punkty w tej walce. Na tej gali również walka Dimitrienko kontra Ruiz Junior. No tak się właśnie zastanawiałem, bo tutaj powiem tak, no tutaj bukmacherzy również nie mają żadnej wątpliwości, bo to jest 8 do 1 dla Ruiza z Dimitrienką. Dimitrienko, wiemy, w ostatnim pojedynku przegrał z Jenningsem, ale nie wyglądał tak źle znowu. No natomiast no, również Jennings nie wyglądał znowu aż tak dobrze, więc tutaj trudno mi w tej chwili powiedzieć. Szybkie ręce Ruiza, to wiemy, niczego tutaj nie odkrywam i to jest jego podstawowa broń. Pięściarze wyłapują jeden, drugi, trzeci cios Ruiza, natomiast tego czwartego już niekoniecznie. Natomiast zobaczymy, jak bardzo rozbity jest Dimitrienko. Uważam, że ta walka będzie na punkty dla Johna Ruiza Juniora, który na razie więcej czasu spędza zmieniając promotorów niż walcząc z rywalami porządnymi. Ten Dimitrienko to jest jeden z jego porządniejszych ostatnich rywali. No, kto by pomyślał? To jest człowiek, który walczył o tytuł mistrza świata z Parkerem, no, ale od tego czasu różne, że tak powiem, przeboje z promotorami wpływały na to, że interesowały go rzeczy inne niż trenowanie czy walczenie. Kogo tutaj jeszcze mamy na liście? Oczywiście na koniec sobie zostawiłem walkę Khan Crawford i chyba w tym momencie o niej powiem. No więc tak, mamy Amira Khana i mamy pięściarza, który dopiero drugi raz walczy w kategorii 147 funtów, dopiero drugi raz broni tytułu WBO. Myślę oczywiście o Terence Crawfordzie, pierwszej trójce pound for pound, bez podziału na kategorie wagowe. W 100% się zgadzam, że dokładnie tak jest. Jeśli chodzi o tego pięściarza,
pięściarz, który nie ma słabej strony. Można oglądać walki Crawforda do przodu, do tyłu, w zwolnionym tempie, w przyspieszonym tempie. Dojdziemy do wniosku, że on wszystko umie. Nie ma jednej rzeczy, którą Crawford robi technicznie jakoś zdecydowanie lepiej niż wszyscy inni rywale, natomiast to ma jedną rzecz, której się nauczyć nie można. Posiada doskonałą umiejętność wychwytywania błędów rywali. Zauważy raz, że robisz coś, co pozwala ciebie trafić, on to zapamięta. Pod tym kątem bardzo przypomina mi Wasyla Łomaczenkę, który też zauważy pewne twoje błędy w pierwszej czy na początku drugiej rundy. On te błędy będzie pamiętał, jakie ty robisz, i je wykorzysta. Podobnie jeśli chodzi o Terence'a Crawforda. No, tutaj była cała dyskusja wielka się zrobiła na konferencji prasowej. Bob Arum, Trampler, człowiek od robienia walk dla Boba Aruma. Cała dyskusja, jak to media nie docenia walki z Crawfordem, a jednocześnie wszyscy się podniecali niezdrowo walką Spence Jr., Mickey Garcia. Tam była przewaga dwóch kategorii wagowych, a tutaj faceci walczą no, prawie z tej samej kategorii wagowej. Khan uważa o tym za chwilę, że jest zawodnikiem większym i dlatego wygra. I że to jest absolutnie nieuczciwe, ponieważ no, z kim wygrał kiedykolwiek Khan, żeby go w ogóle oceniać jako zawodnika, który mógłby naruszyć Crawforda. Z drugiej strony to była taka dyskusja, z jednej strony wynikła, natomiast później przeszło to zupełnie w drugą stronę, mianowicie, że media zupełnie nie doceniają Khana. No tutaj bym się specjalnie nie zgodził, przede wszystkim jeśli chodzi o ocenę Crawforda, bo jak Państwo słyszą, dla mnie bez dwóch zdań pound for pound. Natomiast no, kto był, patrząc na rywali Crawforda, kto był jego takim numer jeden rywalem? Rywalem, o którym się mówiło, no walczy z gościem, który jest u swoim prime. No byłoby ciężko szukać. Można by powiedzieć, że był to Gamboa, natomiast no, Gamboa również walczył dwie klasy wyżej niż powinien, więc tutaj to nie można tego mówić. Można powiedzieć, że była ta ostatnia walka, czyli wygrana w 12 rundzie z Benavidezem Juniorem. No Benavidez Junior aż tak dobrym pięściarzem nie jest, żeby można było mówić, że jest w elicie i Crawford pokonał elitę. No ale tutaj ja zawsze to samo powtarzam, nie będę winił zawodnika za coś, co nie jest w jego gestii. To nie jest jego wina, że akurat niespecjalnie wszyscy chcą walczyć z Terence'em Crawfordem. To nie jest jego wina. No natomiast no, stwierdzenia Boba Aruma, że Khan na pewno wygrałby z łatwością i z Mickey Garcia i z Pacquiao, no ja bym tego tak daleko nie poszedł. No, Bob mówi to, co potrzebuje, żeby sprzedać walkę, natomiast no bez przesady. No. A poza tym wiemy, dlaczego to powiedział, bo po pierwsze nienawidzi Mickey Garcia, bo 2 lata spędził z nim w sądzie i przegrał. A nie jest również fanem Pacquiao, dlatego że chciał zrobić walkę z Crawfordem wielokrotnie i za każdym razem jakieś tam obietnice były ze strony Pacquiao i na tym się kończyło się zupełnie na niczym. Natomiast Khan. Przechodzimy teraz do Khana. Dlaczego bukmacherzy uważają, podobnie zresztą jak ja i chyba 99% wszystkich tych, którzy będą to oglądać, to będzie walka do jednej szczęki. Dlatego, że wspomniałem przed chwilą Państwu o tym, co potrafi doskonale robić Crawford, a mianowicie wychwytywać błędy rywala i spokojnie czekać, żeby wrzucić tą kontrę. Dokładnie to robi Khan. Khan popełnia tyle błędów w ataku, że podejrzewam, że liczba rzeczy, które może zrobić Crawford, patrząc na to, co robi Khan, no to będzie, nie wiem, dwucyfrowa. Mogę zrobić, nie wiem, uppercut. Zwykle bardzo ładnie wchodzi, gość kiedy atakuje, myślę o Khanie w tym momencie, zostawia głowę z przodu, mogę zejść w prawo, pociągnąć go, nie wiem, lewym prostym, prawy dodać, to samo. Miliony błędów w ataku, to jest rzecz, którą popełnia Amir Khan. Ja w ogóle bardzo go lubię, znam go prywatnie, trenował z Andrzejem Fonfarą, mieliśmy okazję wielokrotnie rozmawiać. Ekstra szybkość, fajnie się go ogląda, to są takie walki, które naprawdę się z przyjemnością widzi. Jak się ogląda Khana, Państwo pamiętają walkę z Canelo, też pierwszych parę rund fajnie to wyglądało, no ale Canelo, który no, mistrzem taktyki to nie jest, no też zauważył, czym można trafić Khana. Crawford zrobi to dokładnie to samo. Naprawdę się go doskonale ogląda, lubię go jako człowieka, natomiast no
On uważa, że jest za duży dla Crawforda, że będzie miał przewagę siły, że będzie pięściarzem, który zmusi Crawforda do obrony, że Crawford nie będzie mógł pokazać tego, co potrafi w ataku. No ale on tutaj nie musi pokazać tego, co potrafi w ataku, chociaż po pierwsze w to nie wierzy, a po drugie on tak będzie spokojnie czekał na tą kontrę. Tak będzie wyglądała taktyka Crawforda. Uważam, że wygra w 8 albo 9 rundzie przez knockout. Bezwzględnie najlepsza walka tego weekendu. Co do tego nie ma żadnej wątpliwości, ale to, co mówiłem na początku, no to jest walka, gdzie jest 8-1 u bookmacherów. 8-1, proszę Państwa, no to w boksie to tak byśmy przełożyli na przykład na piłeczkę nożną, że bookmacherzy mówią, że drużyna A wygra z drużyną B 3 albo 4-0. No to jest do jednej bramki, w tym przypadku do jednej szczęki. Oby to były dobre walki. Czego ja sobie życzę po tym weekendzie, to żeby każda z tych walk, o których ja mówiłem, trwała krótko. Żeby to były krótkie walki. 4-5-rundowe, ale że podczas tych 4-5 rund Państwo i ja dostali to, co najbardziej lubimy, czyli dobry, agresywny boks, gdzie wygrywa lepszy. Najbardziej bym był osłabiony, jakbym po tym weekendzie musiał się z Państwem spotkać w niedzielę czy w poniedziałek i mówić: o Jezu, 8 czy 10 rund czy 12 się tam przepychali, nic się nie działo i tak wygrał ten, co miał wygrać. 4-5 dobrych rund, wszyscy jesteśmy zadowoleni, popijamy wodę mineralną z sokiem albo nie. No i jesteśmy zadowoleni z tego, co oglądamy. Czego więcej można kibicom życzyć? Ja w każdym razie Państwu tego życzę. Najlepszego. Do następnego.